Dzień dobry Państwu, to my, ekipa Super Raportu, melduje się posłusznie po przerwie wakacyjnej. Witamy Państwa, mam nadzieję, że równie licznie jak przed tą przerwą wakacyjną będziemy się codziennie widzieć. Przypominam, od poniedziałku do piątku o godzinie 9 na kanale YouTube, naszym Super Ekspresu, na stronie głównej SE.pl oraz oczywiście na Facebooku. Witamy wszystkich bardzo ciepło i zaczynamy, niestety, wracamy do tej tradycji od statystyk dotyczących zachorowań na koronawirus. Wiemy, że sytuacja jest niezwykle trudna, codziennie po kilkaset nowych przypadków. Rekord to 903 w ciągu 24 godzin. Na szczęście trochę lepiej było wczoraj. Według oficjalnych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, wczoraj zachorowało 581 osób. 4 nowe zgony, łącznie jest ich już ponad 1950, dokładnie 1955. 522 osoby zostały wyleczone, łącznie ponad 42 tysiące. Dziś rozmowa z doktorem Pawłem Grzesiowskim właśnie na temat koronawirusa, na temat obecnej sytuacji związanej z COVID-19, ale przede wszystkim skupimy się na tym, co my, jako rodzice, mamy zrobić ze swoimi dziećmi? Czy posyłać je do szkół, czy nie? Jeżeli tak, to w jakich okolicznościach, przy jakich restrykcjach, z dystansem społecznym, czy też może nie? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby siedmiolatki na przykład ten dystans społeczny zachowywały. Zastanowimy się nad tym, czy szkoły są przygotowane, czy ministerstwo spełnia tutaj wszelkie obowiązki, które powinno spełniać, jeśli chodzi o przekazywanie i samorządom, i dyrekcjom szkół tego, jak to w szkole powinno wyglądać. Sytuacja bez wątpienia trudna. Przypomnę, w przyszły wtorek już rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. Wielu mówi, że to będzie katastrofa, jeżeli dzieci pójdą do szkoły i tych zachorowań będzie zdecydowanie więcej. Więc na ten temat dziś z doktorem Pawłem Grzesiowskim, ale zanim on, no to jeszcze Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia. Porozmawiamy oczywiście o sytuacji politycznej, którą w tej chwili mamy w kraju. Wiele rzeczy przez tę naszą przerwę zdążyło się wydarzyć. Jak doskonale Państwo wiedzą, bardzo duże zmiany w rządzie, zapowiedź jeszcze kolejnej rekonstrukcji, nowy minister zdrowia, nowy minister spraw zagranicznych, bardzo trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą u Białorusinów. Wiemy, że Aleksandr Łukaszenka nie wyklucza rozwiązania siłowego. Wiemy też, że premier chce spotkać się z przedstawicielami opozycji, aby właśnie na temat Białorusi rozmawiać. No i oczywiście bardzo trudna i skomplikowana sytuacja w samej Platformie Obywatelskiej. Więc na ten temat z Bartoszem Arłukowiczem już za chwilę, ale zaczniemy od lewego. A jakże, Super Raport, startujemy. Spełnił swoje marzenie Robert Lewandowski. Wczoraj wszyscy obgryzaliśmy paznokcie i trzymaliśmy kciuki, żeby udało mu się wygrać Ligę Mistrzów. Zawsze o tym marzył i wreszcie się udało. Jak widać, ciężka praca popłaca. Zanim z Przemkiem Ofiarą się połączymy, to sprawdźmy, jak świętowali piłkarze Bayernu Monachium. Tak to było właśnie i dziś też, bo dziś piłkarze Bayernu Monachium do Monachium właśnie mają przywieźć puchar, pokazać go swoim kibicom. Na pewno licznie zgromadzeni będą czekać na swoich mistrzów. A teraz, tak jak Państwu obiecałam, przenosimy się do Przemka Ofiary, szefa działu sport dziennika Super Express. Dzień dobry, Przemku, witam Cię po przerwie, cieszę się, że Cię widzę. Dzień dobry, cześć. długo czekaliśmy na ten sukces Roberta Lewandowskiego. On zawsze zresztą przyznawał, że to jest jedno jego wielkie, niespełnione marzenie. Udało się wreszcie, choć bramki wczoraj nie strzelił. Bramki nie strzelił. To jest pierwszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów, co ciekawe, w którym Robert Lewandowski bramki nie strzelił. I to jest od razu mecz finałowy, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo w tym meczu, w meczu finałowym, oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego, moim zdaniem, jeszcze cenniejszego dla drużyny niż strzelającego po 3 gole w meczu. Właściwie nie wiadomo było, czy jest snajperem, czy obrońcą. Czy jest obrońcą, czy pomocnikiem. Tak, jeżeli byłoby trzeba, on nawet by w roli bramkarza wystąpił. Robert Lewandowski robił na boisku
wszystko, co było trzeba, żeby tylko ten Puchar Mistrzów wydrzeć Paryżanom z rąk, bo to było jego, tak jak mówiłaś, to było jego największe sportowe marzenie. No teraz kolejne marzenia to pewnie sukces z reprezentacją Polski, co będzie znacznie trudniejsze, podejrzewam. No, ale Bayern Monachium w tym sezonie pokazał nieprawdopodobną klasę. To samo Robert Lewandowski. Przeszedł do historii absolutnie. Zdobył Mistrzostwo Niemiec, zdobył Superpuchar, zdobył Puchar Niemiec i w każdych z tych rozgrywek był królem strzelców. I teraz Liga Mistrzów. Również ją zdobył i również był królem strzelców. A żal, że w tym roku nie będzie przyznawana Złota Piłka magazynu France Football. No pecha ma Robert, zdecydowanie. Pecha strasznego, bo to jest rok, w którym no, nikt nie mógłby mu tutaj, w cudzysłowie mówiąc, podskoczyć, no bo Robert Lewandowski wygrał wszystko, jest absolutnie najlepszym piłkarzem na świecie i nawet lubiany przez ciebie Cristiano Ronaldo nie jest w stanie mu w tym absolutnie roku z tym zagrozić. Absolutnie, z tym nie dyskutuję. Przemku, tym bardziej, że to jest podwójny sukces Roberta, bo nie dość, że zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no to jeszcze królem strzelców Ligi Mistrzów właśnie Robert Lewandowski został, więc no, zdecydowanie to był jego rok. No tak, Robert strzelał jak na zawołanie, szczególnie w tej fazie finałowej. Wszyscy obawialiśmy się, jaka będzie forma Roberta po tej przerwie koronawirusowej. Robert Lewandowski, jak wiadomo, nie wychodził z domu, nawet w Superraporcie publikowaliśmy zdjęcia, jak trenuje w domu. No a wiadomo, trening w domu to jest zupełnie coś innego. Piłkarz traci na dynamice przede wszystkim, na szybkości i tak dalej, i tak dalej. No ale Robert Lewandowski po przerwie wrócił do rozgrywek w Bundeslidze, w lidze niemieckiej, nastrzelał trochę goli, a w Lidze Mistrzów po krótkim urlopie robił furorę, strzelał gola za golem, rozbijał kolejne zespoły, a tak jak mówię, nawet zważywszy na to, że Paris Saint-Germain gola nie strzelił, to moim zdaniem i tak ich rozbił, bo pracował dla zespołu. Szczególnie zwróćmy uwagę na tego gola, którego strzelił Kingsley Coman. Piłka dośrodkowana była tak jakby w kierunku Roberta Lewandowskiego i wszyscy obrońcy z Paryża pilnowali Roberta, patrzyli na Roberta Lewandowskiego. To on był pilnowanym zawodnikiem. Za Robertem wyskoczył Kingsley Coman i on skierował piłkę do siatki. No oczywiście Francuzowi tego gola można zaliczyć, ale Robert Lewandowski jest troszkę takim współautorem tej bramki. A co do Kingsleya Comana, o którym wspomniałem, to jest wychowanek PSG, ten strzelec goli, czyli człowiek z Paryża pogrążył Paryżan, taka przykra sytuacja. No Neymar wczoraj rzeczywiście łzy w oczach niemal przez cały okres po zakończeniu meczu, nawet podczas dekoracji. Obrazek był to niezbyt przyjemny, tak. Ale teraz taka łyżka dziegciu trochę. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo to ty jesteś tutaj ekspertem, nie ja. Ja mam tylko jako zwykły kibic takie wrażenie, że to nie był najpiękniejszy finał Ligi Mistrzów. Nie był, ale finały najczęściej nie są piękne. Mhm. W finale liczy się taktyka, w finale liczy się to, żeby przypilnować przede wszystkim, żeby gola nie stracić. I tak jak patrzyłem sobie na grę Bayernu Monachium, to oni przede wszystkim myśleli o tym, żeby nie stracić bramki. Taktyka najpierw. Taktyka. Tak. Obrona Bayernu tak naprawdę zaczynała się już od pola karnego Paris Saint-Germain. Robert Lewandowski był pierwszym obrońcą Bayernu Monachium i wszyscy zasuwali od linii do linii, od zawodnika do zawodnika. Wszystko, żeby wydrzeć piłkę rywalowi i nie było porywających akcji, nie było kontrataków, nie było sztuczek technicznych. Nawet nie wiem, czy zauważyłaś, że Neymar nie miał tych takich sztuczek technicznych, tak, tych takich kiwek swoich, no bo każdy wiedział, że kiwka to kiwać to się można w lidze, kiwać to się można w półfinale, ćwierćfinale, ale finał jest po to, żeby strzelić tego jednego gola na wagę zwycięstwa. No i Bayernowi się to udało, ale jeszcze zauważyłem jedną rzecz w tym finale. Kiedy Kingsley Coman strzelił bramkę, to było jakieś pół godziny przed końcem meczu, PSG rzuciło się do ataku, ale nie było w stanie nic zrobić. To był ten walec Bayernu, który po prostu rozjeżdżał każdy atak Paryżan. Świetna obrona, świetna taktyka i tutaj chapeau dla Hansi Flicka, czyli trenera Bayernu Monachium, który no,
wszedł do tego klubu jako dość nieznany szkoleniowiec. Różne gwiazdy pracowały w Bayernie Monachium. Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, ale żadnemu z nich nie udało się wygrać Ligi Mistrzów po sezonie, w którym zespół był też mistrzem Niemiec i zdobył Puchar Niemiec. No, ogromne gratulacje dla całego Bayernu, dla Roberta Lewandowskiego i fajnie, że Polacy mają wreszcie trochę radości na arenie międzynarodowej. Szkoda, że tylko za sprawą jednego zawodnika, nie całego zespołu, no ale zbliżają się eliminacje do Ligi Mistrzów. Kolejne rundy. Legia przeszła już jedną rundę, teraz Omonia Nikozja przed Legią. Może w tym sezonie Legia zrobi furorę. Nadzieja umiera ostatnia. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I na koniec trzy słowa. Pora na świętowanie. Rozumiem, że dzisiaj Monachium zwariuje. Dzisiaj Monachium oszaleje, świętowanie przez cały dzień, no ale fajnie. Fajnie ogląda się takie obrazki z udziałem Roberta Lewandowskiego, w których Robert Lewandowski jest opasany biało-czerwoną flagą. Na to przyjemnie się patrzy, że biało-czerwono było również na stadionie w Lizbonie wczoraj. Bardzo dziękuję, Przemku. Przemysław Ofiara, szef działu sport dziennika Super Express. Dobrego dnia, dziękuję i do zobaczenia. To był Przemek Ofiara. Teraz już twarda polityka, drodzy Państwo, dlatego że no, nie dają nam politycy w te wakacje od siebie odpocząć. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo napięta, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną. Zmiany w rządzie, przypomnę Państwu, nowy minister zdrowia, nowy minister spraw zagranicznych. W trudnej sytuacji, bo mamy pandemię koronawirusa z jednej, z drugiej bardzo napiętą sytuację na Białorusi. Wiemy też, że premier Mateusz Morawiecki będzie chciał zaprosić. Dziś oficjalne zaproszenia mają być wystosowane do przedstawicieli wszystkich klubów opozycyjnych na spotkanie, które ma odbyć właśnie w tym tygodniu w sprawie sytuacji na Białorusi, ponieważ jak poinformował szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, ta sytuacja powinna być rozpatrywana poza bieżącym sporem politycznym. To jest dokładny cytat z Michała Dworczyka. Pytanie więc, czy opozycja rzeczywiście takie zaproszenie przyjmie. I pytanie też, jak będzie wyglądała polska polityka i polski Sejm w czasie pandemii koronawirusa. O tym wszystkim już teraz w Ekspresie Biedrzyckiej z Bartoszem Arłukowiczem. Zapraszam Państwa. I po długiej przerwie i długim niewidzeniu witam Bartosza Arłukowicza, były minister zdrowia, obecnie eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Niestety nie słyszę. Nie słyszymy się. To zaraz będziemy próbowali nadrobić tę niedogodność. Halo, halo, panie ministrze. Nie słyszymy się. Dobrze, to zaraz wrócimy do Bartosza Arłukowicza. To ja jeszcze kilka słów Państwu przypomnę, bo właśnie od tematu koronawirusa chciałam rozmowę z Bartoszem Arłukowiczem zacząć, dlatego że no, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Eksperci podkreślają, że czeka nas bardzo nieprzyjemna sytuacja jesienią, dlatego że jeszcze do tego wszystkiego związanego z koronawirusem dojdą przypadki grypy. W związku z tym rzeczywiście w szpitalach może zacząć się armagedon. Zresztą niektórzy dyrektorzy szpitali jednoimiennych, między innymi w Krakowie, już przyznają, że obawiają się tego, że zabraknie łóżek w ich szpitalach, w placówkach medycznych. Dlatego też no, trzeba pochylić się bardzo mocno nad tym, jak sytuację rozwiązać. Przypomnę Państwu, wczoraj 581 nowych przypadków zachorowania koronawirusem i brak ministra zdrowia. Co prawda mamy kandydata na ten urząd, ale jeszcze nie został on zaprzysiężony. Jeszcze nie ma wręczonej nominacji tak oficjalnie przez pana prezydenta. W związku z tym pewnie odbędzie się to w tym tygodniu. Niemniej jednak wielu twierdzi, że no nie jest to pora na zmianę szefostwa Ministerstwa Zdrowia i rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna. Tym bardziej, że Ministerstwo Finansów, już pojawiają się takie pierwsze nieoficjalne informacje, nie wyklucza kolejnego lockdownu jesienią. Interia.pl przywołała słowa ministra finansów Piotra Patkowskiego, który nie wyklucza jesiennego lockdownu właśnie. Stwierdził, tutaj cytat, że nie możemy w 100% wykluczyć drugiego lockdownu na takim samym poziomie jak wiosną. Stwierdził, że zamrożenie gospodarki może powrócić jesienią, mimo że wszyscy mają świadomość tego, że byłoby to dramatyczne w skutkach dla polskiej gospodarki, zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorców.
przedsiębiorców, właścicieli firm, no ale jednak jeśli sytuacja będzie tego wymagać, no to rzeczywiście znowu kraj będzie zamknięty. Dodał jednak wiceminister finansów od razu, że bardziej prawdopodobny jest tak zwany racjonalny lockdown. Ten z kolei polegać ma na wygaszaniu odpowiednich sektorów gospodarki, na przykład w powiązaniu z sytuacją epidemiczną. Takie rozwiązanie jest racjonalne, nie różni się jednak wiele od obecnej sytuacji. Niektórzy przedsiębiorcy w strefach żółtych czy czerwonych mają znacznie utrudnioną działalność. To są takie najświeższe, nieoficjalne co prawda, ale jednak informacje ze stref rządowych mówiące o tym, że rzeczywiście być może jesienią kolejny lockdown jest niewykluczony. Także drodzy Państwo, trzymajmy się za kieszenie, bo sytuacja faktycznie może być bardzo trudna. Tak samo w szkołach. Też nie wiadomo, jak ta sytuacja, jeśli chodzi o polską edukację, będzie się rozwijać. Wydaje się, że minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski jest dość niefrasobliwy, jeśli chodzi o wypowiedzi w sprawie przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wielu dyrektorów narzeka, że zostali pozostawieni sami sobie tak naprawdę, że nie mają żadnych konkretnych poleceń, a wytyczne no to jest trochę za mało, żeby ponosić odpowiedzialność za zdrowie i życie setek dzieci, bo przypomnijmy, że w warszawskich szkołach, ba, tam nawet są takie u nas szkoły w Warszawie, które mają po kilka tysięcy dzieci, więc rzeczywiście ta odpowiedzialność dyrektorów szkół jest ogromna i do tej pory tak naprawdę nie wiadomo, jak ten rok szkolny zorganizować. Pojawiają się różne koncepcje. Wielu podkreśla, że tak naprawdę nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji, że no, nauczanie zdalne nie jest dobre, no bo jednak rodzice muszą pracować. Pójście do szkół jest ryzykowne, bo koronawirus grasuje. Co prawda dzieci przechodzą go w miarę łagodnie, ale jednak mogą zarazić rodziców czy dziadków. No, gigantyczny bałagan, jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią COVID-19, a tymczasem w dalszym ciągu pojawiają się jeszcze politycy w Polsce, którzy nazywają pandemię plandemią. To są oczywiście politycy Konfederacji przede wszystkim, którzy ostatnio zorganizowali nawet taką akcję Odwołujemy plandemię. Ludzie zbierali się między innymi bez masek, brali w niej udział właśnie posłowie Konfederacji. Sugerują, że ta plandemia, bo tak to nazywają, to jest planowane zastraszanie ludzi przez grupy decydentów. Konsekwentnie odmawiali zakładania maseczek ochronnych również w obiektach zamkniętych, nazywając je, uwaga, tu będą cytaty, namordnikami, szmatami, kagańcami czy narzędziami opresji. Ja wiem, że wielu z naszych widzów ma podobną opinię dotyczącą epidemii koronawirusa, ale zawsze pytamy lekarzy, co odpowiedzą właśnie ludziom, którzy w pandemię nie wierzą i oni mówią, no to przyjedźcie do nas, do szpitali i sprawdźcie, jak to wygląda na oddziałach zakaźnych, od razu zmienicie zdanie. Więc to są te najświeższe informacje. Ja teraz mam pytanie do wydawcy, co się dzieje z naszym połączeniem z Bartoszem Arłukowiczem, czy będziemy je mieli, czy nie? Będziemy mieli, walczymy. No tak, tak to jest. Tego się spodziewałam, że po wakacyjnej przerwie właśnie taka sytuacja może wyniknąć, więc czekam na połączenie z Bartoszem Arłukowiczem i proszę o cierpliwość. Miejmy nadzieję, że za chwilę były minister zdrowia już się pojawi i będziemy się słyszeć. To jeszcze kilka słów od Państwa i do Państwa, bo rzeczywiście długo się nie widzieliśmy. Bardzo mi miło, że tyle ciepłych słów spływa do mnie i do wszystkich moich kolegów, którzy super raport przygotowują. Adriana, pozdrawiam, tak, prosił o to, więc absolutnie jak najbardziej, nasz stały widz. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich z Państwa, którzy są z nami od początku, więc proszę zapraszać znajomych, proszę zapraszać, żeby oglądali nasz program. Przypomnę, że jesteśmy dostępni z trzech źródeł, choć brzmi to nieładnie. Można nas oglądać na stronie głównej Super Express, SE.pl. Można nas oglądać, tak jak ja tutaj teraz z Państwem jestem, na kanale Super Expressu na YouTubie i można nas oglądać oczywiście na naszej stronie na Facebooku. To są te trzy źródła, które polecamy bardzo mocno i które mam nadzieję Państwo będą polecać swoim znajomym. I teraz również mam nadzieję, że uda nam się już połączyć z Bartoszem Arłukowiczem. Czy się słyszymy, Panie Ministrze? Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Kamień warunki serca. Są trudne. Warunki są trudne, tak, tak, zdecydowanie. I będą właśnie coraz trudniejsze, więc oczywiście wszystko związane z epidemią koronawirusa. Więc pierwsze pytanie, pan ma dzieci w wieku szkolnym, o ile się nie mylę, prawda? Tak, mam dwoje dzieci w wieku szkolnym i bardzo martwię się tym, co się będzie działo po 1 września, dlatego że uważam, że nie jesteśmy przygotowani na bezpieczne rozpoczęcie edukacji. Uważam, że te warunki, które na dzisiaj są stworzone przez rząd, no nie są warunkami wystarczającymi. A czy pan pośle, choć to brzmi nieładnie, swoje dzieci do szkoły, czy nie? Czy one są już na tyle duże, że te decyzje podejmą same? Ostateczną, nie, oczywiście rozmawiamy o tym w domu i ostateczną decyzję podejmiemy tuż przed 1 września, ale w ramach takiej ciekawostki opowiem o swoim pewnym spotkaniu z kimś z mojej rodziny, kto przyjechał do Polski z Włoch. I ta osoba ma też dziecko w wieku szkolnym, ten chłopiec idzie do pierwszej klasy we Włoszech.
i mama tego dziecka otrzymała 24-stronicową procedurę zachowań przyprowadzenia dziecka do szkoły, odebrania dziecka ze szkoły, warunków, jakie muszą być spełnione, żeby dziecko w ogóle w szkole mogło się pojawić. Ja czytałem tę procedurę, to jest bardzo dokładnie rozpisany dokument, chyba rządowy włoski, który de facto opisuje każdą z możliwych sytuacji, w której znajdą się dzieci. U nas takich dokumentów nie ma. No u nas minister edukacji narodowej mówi, że skoro możemy chodzić do sklepów, to można też iść do szkoły, tylko ja sobie nie przypominam, żebyśmy spędzali 8 godzin ramię w ramię w sklepie, więc to jest ten problem. Czy to jest niefrasobliwość rządu Mateusza Morawieckiego, czy po prostu brak przygotowania i wiedzy dotyczącej tego, jak zachować się w danej sytuacji? To jest kompletna arogancja i brak kompetencji. Tego typu wypowiedzi ministra konstytucyjnego, który odpowiada za bezpieczeństwo edukacji, dzieci, ale też przecież nauczycieli, często starszych ludzi, którzy w szkole pracują, całej obsługi szkół, która funkcjonuje przecież na co dzień. To pokazuje arogancję i brak kompetencji i nie będę szukał lżejszych słów. Mhm. Tak to po prostu jest. No dobrze, tylko teraz pytanie, co w tej sytuacji zrobić, bo rodzice, ja jako mama pierwszoklasistki od 1 września też zastanawiam się, co robić, bo no oczywiście dzieci przechodzą koronawirusa zdecydowanie łagodniej, niemniej jednak nie można zapominać o tym, że nawet jeżeli bezobjawowo, no to są w stanie zrazić rodziców, dziadków i tak dalej, ale też z drugiej strony, panie ministrze, czy to nie jest sytuacja bez wyjścia trochę, no bo każde rozwiązanie będzie złe. Praca czy nauka zdalna, no będzie zła, bo my rodzice musimy pracować. Pójście do szkoły też jest złe, no bo jest duże ryzyko. Jak z tego wybrnąć? Sytuacja oczywiście jest trudna. Wirus pewnego dnia, mówiąc wprost, zatrzymał świat. Uziemił samoloty, zatrzymał gospodarkę, zamknął nas w domach i mieszkaniach. I oczywiście na tę sytuację nie mieliśmy wielkiego wpływu, ale na pewno mamy wpływ na to, jak się przygotujemy do walki z tą sytuacją, bo sytuacji zmienić na dzisiaj nie możemy. Możemy ograniczyć zakażalność i transmisję tego wirusa. I wracam do tego dokumentu włoskiego. Rząd nie przygotował procedury dla dyrektorów szkół, dla nauczycieli, dla rodziców, dla opiekunów dzieci, w jaki sposób się po prostu zachowywać. Tam, w tym włoskim dokumencie, opisane jest to, że dzieci przychodzą do szkoły maksymalnie troje dzieci jednocześnie. Jest odstęp czasowy między wpuszczaniem dzieci. Przerwy będą dzieci spędzały w klasach. No, nie chciałbym zanudzić się w naszej rozmowie, ale ten dokument jest bardzo dokładny. Ja też chciałbym jako rodzic otrzymać od ministra edukacji dokument zalecający, skonsultowany z ministrem zdrowia, z profesorami, epidemiologami, wirusologami, o tym, jak się zachowywać w szkole, jak nauczyć kilkuletnie dzieci, 7, 8, 9, 11-letnie dzieci, jak zachowywać się w czasie przerwy, jak zachowywać się na WF-ie, jak zachowywać się wychodząc do szkoły. Tego po prostu nie ma i to świadczy o tym, że rząd ten program lekceważy, po prostu nie potrafi sobie z nim poradzić. I zresztą jeśli premier rządu tuż przed wyborami dla celów stricte wyborczych, partyjnych interesów mówi ludziom, tego wirusa już nie ma, nie musicie się już go bać, wy pójdźcie głosować. To świadczy o tym, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o interes partyjny, bo gdyby premier powiedział, pójdźcie na wybory, ale pamiętajcie, że jest wirus, zabezpieczcie się przed wejściem do lokalu wyborczego, to zupełnie inaczej brzmiałaby ta wypowiedź dzisiaj, kiedy liczba zakażeń rośnie. Czy pokłada pan nowe nadzieje w nowym ministrze zdrowia, następcy Łukasza Szumowskiego? Czy to jest pana zdaniem człowiek, który no, jako menadżer, jako finansista, jako osoba, która zna dobrze administrację publiczną, bo tutaj doświadczenia nie można mu odmówić, obecny szef NFZ, czy to jest osoba, która lepiej sobie pana zdaniem poradzi w tej trudnej sytuacji? Nie chciałbym odmawiać nowemu ministrowi szansy na starcie jego misji, bo nie o to przecież chodzi, żebyśmy przy okazji wirusa odbierali komuś szansę na rządzenie. Ale wie pani, ja mam wrażenie, że jesteśmy jedynym państwem w Europie, w którym minister zdrowia w szczycie pandemii, kiedy zachorowania rosną, i to drastycznie rosną, trzeba powiedzieć o tym jasno, i to nie są te liczby, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, tylko to są dużo wyższe liczby, po prostu odchodzi, porzuca swój gabinet, nie rozliczając się z tego, co zrobił z respiratorami, z maseczkami, na co zostały wydane setki milionów złotych, nie rozliczając się przed pielęgniarkami, lekarzami, ratownikami, dlaczego nie zabezpieczył ich prawidłowo do walki z wirusem, po prostu porzuca urząd razem ze swoim zastępcą i wkracza na to miejsce urzędnik. I teraz można zadać sobie pytanie, dlaczego ta osoba, a nie inna. Odpowiedź w mojej ocenie jest bardzo prosta. Po pierwsze, nowy minister zdrowia nie ma najmniejszego zaplecza politycznego, co umożliwia jego usuwalność w ciągu paru chwil bez konsekwencji politycznych. I w mojej ocenie to było najbardziej ważnym wskaźnikiem, czy cechą, która cechuje nowego pana ministra. Czyli taki minister zderzak, jak to się mawia, nieładnie?
Tak, ja już używałem tego stwierdzenia. Tak, to będzie minister zdrowia Zderzak, który wystawiony jest na pole walki z pandemią, z koronawirusem. I jeśli te zakażenia czy zachorowalność będzie rosła, zostanie po prostu usunięty ze stanowiska. Trzeba też pamiętać o tym, że premier mówi dzisiaj, sam premier mówi, wręczając nominację, o eksperymencie. Więc ja zwracam się do pana premiera. Panie premierze, to nie laboratorium. To nie ma, tu nie ma czasu na eksperymenty. Tu trzeba podejmować decyzje, za które będzie się ponosiło odpowiedzialność. I nowy minister zdrowia, żeby był skuteczny w tak trudnej sytuacji, musi mieć bardzo duże wsparcie premiera, rządu i zaplecza politycznego, bo będzie pewnie musiał podejmować bardzo trudne decyzje o tym, czy szkoły, rekomendacje, czy szkoły mają funkcjonować, czy nie, czy za chwilę DPS-y będą funkcjonowały tak czy inaczej i wiele innych trudnych decyzji. Trzeba też powiedzieć wprost, nie odbierając szansy nowemu ministrowi, że to za tego prezesa NFZ-u, za prezesury pana Niedzielskiego, doszło do powstania dziury budżetowej w NFZ-cie sięgającej 6 do 8 miliardów w zależności od opinii eksperckiej, którą czytamy. W związku z tym to są twarde fakty. Mamy dzisiaj na czele resortu urzędnika, ekonomistę, który został wystawiony na wojnę z wirusem. Czy sobie poradzi? Nie wiem. Czy trzymam kciuki? Oczywiście, że tak. Jako rodzic, pacjent, obywatel, ale też polityk. A zamykając już sytuację w Ministerstwie Zdrowia, dlaczego pana zdaniem tak naprawdę Łukasz Szumowski zrezygnował? Bo rozumiem, że mało prawdopodobne jest to, żeby pan wierzył w te zapewnienia ministra, że to już było umówione, dogadane, że już miał rezygnować w lutym, ale poczekał, rezygnuje teraz. Jaka była pana zdaniem tak naprawdę przyczyna odejścia Szumowskiego? Prawdziwą przyczyną gwałtownego z dnia na dzień odejścia ministra Szumowskiego i jego głównego zastępcy, który przypominam, którzy obydwaj panowie byli odpowiedzialni za decyzję o przekazaniu setek milionów złotych kontrahentowi, przy którym możemy postawić najdelikatniej mówiąc duży znak zapytania, którzy zakupili maseczki dla personelu medycznego, które nie spełniały norm. Ministra zdrowia, który powodował to, że witano na lotnisku wielki samolot z maseczkami, które okazały się maseczkami nieprawidłowymi. Coś się musiało wydarzyć w ciągu ostatnich 10 dni. I myślę, że wydarzyło się to. No właśnie. W PiS-ie toczy się ciężka walka polityczna wewnętrzna, której nie widać na co dzień w telewizji czy w portalach społecznościowych, ale tam toczy się walka, polityczna walka między obozem Zbigniewa Ziobry i Mateuszem Morawieckim. Proszę pamiętać o tym, że śledztwo trwa w sprawie respiratorów i maseczek i w mojej ocenie, ale jest to tylko moja ocena, nie poparta na ten moment danymi, ale myślę, że w przyszłości wyjaśni to komisja śledcza i nie zakładam, żebym bardzo się mylił. Doszło do pewnych zdarzeń związanych z zakupem respiratorów, co spowodowało gwałtowną, natychmiastową dymisję ministra. I nie wierzę w te wszystkie jego opowieści o tym, że był zmęczony, że ktoś go hejtował. To nie jest zabawa, to nie jest piaskownica. To jest wojna z koronawirusem, a polityka jest rzeczą trudną, trudną sztuką. W związku z tym minister się zwyczajnie po prostu nie poradził i uciekł. No to skoro już o wojnach wewnętrznych mówimy, jak wygląda wojna wewnętrzna teraz w Platformie Obywatelskiej? Bo nie uwierzę panu, jeśli pan powie, że wszystko jest gładko, miło i budująco. Wiemy, że sytuacja z niefortunną, dość mówiąc delikatnie, sytuacją z głosowaniem nad podwyżkami, no mocno nadwyrężyła autorytet, jeżeli w ogóle taki miał, Borysa Budki. No i teraz pytanie, co dalej? Nie znam przestrzeni publicznej czy jakiejkolwiek społeczności, w której by było ciągle miło, gładko i przyjemnie i cały czas z uśmiechem. No, są sytuacje trudne i taka sytuacja się nam przydarzyła, nam jako Koalicji Obywatelskiej. To ta sytuacja z podwyżkami nie powinna się wydarzyć. I trzeba z tej sytuacji wyciągnąć wnioski. Zaś jeśli pani mnie pyta, czy trwa wojna, nie, ja nie widzę dzisiaj wojny. Czy jest napięcie? Oczywiście, że jest napięcie. I dyskusja wewnętrzna trwa. Będzie posiedzenie klubu, w czasie którego będziemy rozmawiali o przyszłym funkcjonowaniu klubu, jego strukturze organizacyjnej, ale także sposobie komunikacji, co jest niezwykle ważne. Ale to są naturalne, normalne rozmowy. Pani, tu nie jest tak, że coś się dzieje poza czymś wzrokiem czy oczami. Niedawno był zarząd Krajowej Partii, w czasie którego bardzo twardo rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło. Za chwilę będzie klub i też będziemy rozmawiali. Chodzi o to, żeby sytuacje trudne wyjaśniać i iść do przodu. Ale rozumiem, że Borys Budka powinien oddać funkcję szefa klubu, bo nie da się być jednocześnie dobrze zorganizowanym i kontrolującym to, co trzeba, szefem partii i jednocześnie szefem klubu. To jest chyba trochę za dużo na jedną osobę. Ja mam taką zasadę stosowaną w polityce od bardzo wielu lat, stosuję właściwie chyba od początku, że o sprawach personalnych rozmawiam zawsze w gronie osób odpowiedzialnych za decyzje personalne, a nie poprzez media. Ja uważam, że klub musi funkcjonować bardzo sprawnie, że mamy bardzo trudny czas w Sejmie, w Europarlamencie, w Senacie, w ogóle trudny czas politycznie po prostu. W związku z tym działanie klubu musi być bardzo sprawne, bardzo dobrze musi być to wszystko komunikowane, muszą być jasne, klarowne procesy decyzyjne, kto i za co odpowiada.
opowiada i nad tym po prostu popracujemy i z całą pewnością tak będzie. Dobrze, tylko ja zupełnie pana w tej chwili nie pytam o sprawy personalne, bo nie prosiłam o podawanie żadnych nazwisk, tylko zapytałam pana o pewną organizację pracy. Czy według pana te funkcje, czyli funkcja szefa partii i funkcja szefa klubu, powinna być rozdzielona? To nie są łatwe funkcje, ani jedna, ani druga. Jesteśmy w trudnym okresie, dlatego że przypomnę, że proces wyborczy w Platformie Obywatelskiej odbywał się właściwie w toczącej się permanentnej kampanii. Mówię o kampanii ogólnopolskiej. Tak, prezydenckiej. Kampanii parlamentarnej, europarlamentarnej, samorządowej, potem prezydenckiej. Właściwie byliśmy w ciągłej kampanii od kilku lat. W związku z tym te decyzje, które były podejmowane, były decyzjami, które wymagała tamta sytuacja. Tam nie było czasu w tamtym momencie na prowadzenie jakichś dyskusji personalnych, bo robiliśmy po prostu, byliśmy cały czas w kampanii. Mhm. Teraz jest czas inny, mamy przed sobą 3 lata bez kampanii. To jest dla opozycji zawsze trudny czas, dlatego że musimy tak lokalizować swoje miejsce w polityce, żeby wyborcy zechcieli nam zaufać, uwaga, aż za 3 lata. Jeśli wszystko pójdzie oczywiście zgodnie z planem, nie będzie wcześniejszych wyborów, ale tego na dzisiaj nie wiemy. W związku z tym tak trzeba przemodelować funkcjonowanie partii i klubu, żeby te najbliższe 3 lata spowodowały to, że wyborcy powiedzą tak. To nie jest zadanie łatwe, ale jest możliwe do osiągnięcia. Powtórzę pytanie, panie ministrze. Czy jest pan za rozdzieleniem funkcji szefa klubu od szefa partii? Opinię w tej sprawie wyrażę na posiedzeniu klubu. Czyli nie chce pan odpowiadać na to pytanie. Dobrze. To jeszcze jedno. Panie Radko, po prostu wyjaśnię jeszcze jednym zdaniem. Po prostu uważam, że tego typu opinie, i mówię to w imieniu swoim, i chciałbym, żeby tak było wokół mnie także, że tego typu opinie powinny być wyrażane w gronie, w które takie decyzje podejmuje, a dopiero potem w mediach. A co pan odpowie Donaldowi Tuskowi, którym apeluje do was, ogarnijcie się? No, Donald Tusk przestrzegał przed błędem, który został popełniony. Ten błąd został popełniony. I na szczęście Senat ten błąd naprawił. To nie był ani dobry czas, ani dobry moment na tego typu dyskusję. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem, ale mówię to w swoim imieniu, prowadzenia negocjacji z PiS-em, bo ja uważam, że to się zawsze źle kończy. A już marszałek Terlecki jest osobą, która dała przez ostatnie lata taki popis arogancji i chamstwa politycznego, że to nie jest człowiek godny zaufania i ja takim zaufaniem pana marszałka Terleckiego nie obdarzę i nie obdarzyłbym chyba nigdy. Panie pośle, czy jest pan zaskoczony tym, że premier Mateusz Morawiecki zaprasza przedstawicieli wszystkich klubów opozycyjnych na rozmowę w sprawie sytuacji na Białorusi? Czy to jest jakiś dobry znak, czy dobry prognostyk, jeśli chodzi o relacje na linii rząd-opozycja? Ja mam wrażenie, że rząd w ogóle budzi się dopiero w sprawie Białorusi, że tak naprawdę, że rząd prawdopodobnie przyjął takie założenie, że na Białorusi będzie się działo tak jak, trochę jak w Polsce, że przejdą wybory, trochę będzie dyskusji, czy te wybory były prawdziwe, czy nieprawdziwe. I teraz odnoszę się już do Białorusi, nie do Polski. Obserwowano tam serię kilku zatrzymań różnych polityków, opozycji, ludzi z ulicy. I mam wrażenie, że, a to jest tylko moje odczucie, że rząd liczył na to, że to się samo jakoś wyciszy. Że lekka ingerencja rosyjska, mówię o ingerencji oczywiście dyplomatycznej, politycznej, uspokoi sytuację na Białorusi. Ona więc nie uspokoi. Białoruś powstała. Białoruś podniosła głowę. Kiedy widzimy te dziesiątki i setki tysięcy ludzi na ulicy, młodszych i starszych, dziewczyn i chłopaków, naszych babci i dziadków, mówię tutaj o wieku protestujących, to pokazuje, że Białoruś się budzi i Białoruś już nie uśnie, Białoruś już nie zapadnie w kolejną drzemkę polityczną. Ci ludzie idą po demokrację, ci ludzie idą po wolność i kiedy patrzę na to wszystko, co tam się dzieje, moje serce wyrywa z radości. Ja mam duszę człowieka ulicy i charakter. I patrzę na nich i trzymam za nich kciuki i całym sercem liczę na to, że zwyciężą. No ale Aleksandr Łukaszenka po takiej chwili śpiączki, mam wrażenie, czy zawieszenia i zaskoczenia tą sytuacją i tą siłą Białorusinów, no nie wyklucza rozwiązania siłowego. Takie informacje już się pojawiają. Co wtedy? Ja widziałem te zdjęcia z wysiadającego z helikoptera z kałasznikowym. Aleksandra Łukaszenkę z tą bronią, bez tego magazynku i za nim chyba syn. To żenujący upadek małego dyktatora, który wie już, że ewakuacja już blisko i szuka lądowiska dla swojego helikoptera, gdzie będzie mógł bezpiecznie spędzić czas. Choć nie wiem, czy mu się to uda, dlatego że mieszkańcy Białorusi chyba są zdeterminowani w tym, żeby
Powiem bardzo delikatnie. Wszyscy ci, którzy spowodowali stan, w jakim dzisiaj Białoruś się znajduje, odpowiedzieli za to, co się wydarzyło. No dobrze, panie ministrze, ale wróćmy jeszcze do tego mojego pytania, bo troszkę zboczyliśmy z wątku. Mam na myśli to zaproszenie Mateusza Morawieckiego dla pozostałych partii opozycyjnych. Czy to jest dobry prognostyk i czy jest pan zaskoczony tym, że Mateusz Morawiecki na takie rozmowy chce zaprosić, czy to jest po prostu tylko zwykły polityczny teatr? Pani, polityka to jest sztuka odwagi. Zawsze jest tak w przypadku PiS-u, że kiedy pojawia się sytuacja trudna, w której oni sobie kompletnie z tym nie radzą, oni po prostu jej nie rozumieją, bo oni są po drugiej stronie barykady. Oni po prostu mają taką mentalność trochę jak, nie chcę powiedzieć, że jak Łukaszenka, ale taką mentalność zbliżoną do mentalności tego typu zachowań. To wtedy szuka się tych, z którymi można tę odpowiedzialność, na których można tę odpowiedzialność rozłożyć. Oczywiście my nie uciekamy od żadnej odpowiedzialności. Wzywaliśmy do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mówiliśmy o tym, że konieczna jest wspólna narada, ale mówiliśmy o tym kilka tygodni temu, kiedy to wszystko na Białorusi zaczynało się dziać. Dzisiaj premier się budzi. Oczywiście, że trzeba rozmawiać i tutaj trzeba odłożyć spór polityczny nasz, tu wewnętrzny, w sprawie Białorusi. Ale chciałbym, żeby Polską rządziła ekipa, która potrafi podejmować trudne decyzje, która potrafi prowadzić politykę zagraniczną, a nie skupiać się tylko na tym, co się dzieje dzisiaj w polskiej polityce. To żenujące, te respiratory, te maseczki, kiedy świat toczy rewolucja, kiedy świat walczy z COVID-em. My zajmujemy się tym, czy Sasin wydrukował za 70 milionów złotych karty do wyborcze, czy nie, i czy one fruwały po ulicach, czy nie. To pokazuje jakby skalę oderwania od rzeczywistości polskiego rządu. Panie ministrze, pan umie odpowiedzieć już mi na pytanie takie, co Bruksela mówi o nominacji Zbigniewa Raua na szefa polskiej dyplomacji, bo wiemy, że on zasłynął w dobrym lub złym kontekście, tego już nie będziemy, no według mnie złym, ale możemy to interpretować w różny sposób, na przykład wypowiedzi dotyczącej społeczności LGBT. W Unii Europejskiej to może być w dość kontrowersyjny sposób odbierana kandydatura. Co się mówi na ten temat? Wie pani, trudno poszukiwać tutaj w Brukseli czy w świecie europejskiej polityki ludzi, którzy wspieraliby tego typu po prostu głupie poglądy. Chciałbym powiedzieć radykalne, ale nazwę po imieniu, to są głupie poglądy. Mhm. Kiedy nasz minister, nowy minister spraw zagranicznych może poszydzić się tym, że mówi o tym, że rzecznicy zachodniej cywilizacji prowadzą nas w kierunku cywilizacji śmierci, no to świadczy o tym, że mamy dzisiaj na stanowisku szefa MSZ-u. Przypomnę, tuż obok toczącej się rewolucji na Białorusi, ogólnoświatowej pandemii, trudnej sytuacji politycznej europejskiej, narastających ruchów nacjonalistycznych, mamy człowieka, który jest po prostu albo nieodpowiedzialny za swoje słowa, albo po prostu i postawię trzy kropki. Ale ja jestem ciekawa, co te trzy kropki oznaczają. Wie pani co, nie mogę niestety tych trzech kropek rozwinąć, dlatego że jesteśmy na antenie publicznej stacji. Ja uznaję, że ludzie o tak radykalnych poglądach, tak radykalnie nie rozumiejący świata i miejsca cywilizacji, w którym się znajdujemy, nie powinni zajmować żadnych stanowisk publicznych. Dla PiS-u jest to człowiek, który może reprezentować nas, duży naród, w polityce europejskiej i światowej, w czasie, kiedy musimy wesprzeć Białorusinów. To pokazuje, że ci, którzy decydowali o tych nominacjach, jest oczywistym, że tego typu decyzje podejmuje Jarosław Kaczyński, tak naprawdę nie myślą o przyszłości naszej, Polski, Europy. Myślą o tym, żeby honorować określone środowiska polityczne, coraz bardziej radykalne, coraz bardziej sięgające, już nawet trudno powiedzieć na prawo, bo to nie jest żadne prawo czy konserwatyzm. To jest po prostu... Oj, znowu trzy kropki. Panie ministrze, to jeszcze na sam koniec słów kilka o projekcie Rafała Trzaskowskiego. Wiemy, że 5 września ma opowiedzieć trochę o tym swoim ruchu społecznym, właśnie nie wiem, czy społecznym, czy politycznym. Co pan odpowie tym, którzy mówią, że jeżeli Rafał Trzaskowski chce na polskiej scenie politycznej zrobić cokolwiek, to musi się odciąć od Platformy Obywatelskiej? Ja nie jestem zwolennikiem tej tezy, dlatego że widzieliśmy w Polsce już bardzo wiele różnych ruchów, które na początku były polityczne, ich los bywał różny. Ja uważam, że tylko i wyłącznie współpraca między partią polityczną i tymi wszystkimi, którzy nie chcą być w partii politycznej, i takich osób jest bardzo wiele, z nami bardzo wiele, w moim takim osobistym otoczeniu politycznym jest bardzo wiele takich osób, które nigdy w życiu nie zapiszą się do żadnej partii politycznej, ale bardzo zależy im na losie Polski, przyszłości, tego, co się dzieje w przestrzeni życia publicznego. I dla takich ludzi skierowana jest ta oferta. I współpraca między partią polityczną a środowiskiem ludzi, którzy niekoniecznie chcą być członkami partii, a są bardzo aktywni, mają sporo do powiedzenia, często są ekspertami, i ani w głowie im noszenie legitymacji partyjnej, to jest coś, co może nas ponieść. Ja uważam, że to jest dobry pomysł, dobra idea i
tą stronę przejść. Ale sądzi pan, że tego 5 września usłyszymy szereg bardzo ładnie zbudowanych zdań, czy wreszcie jakiś konkret? Więc co, poczekajmy i zobaczymy, co powie Rafał Trzaskowski. My pewnie będziemy spotykali się jeszcze przed tym terminem, żeby porozmawiać, jak skonstruować współpracę, pole współpracy, bo współpraca jest konieczna. Ja w ogóle uważam, że po stronie opozycyjnej potrzebujemy dużo więcej współpracy niż konkurencji. Bardzo na to liczę, zawsze na to liczyłem i mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić taką siłę ludzi, którzy zajmują się zawodowo polityką, z ludźmi, którzy zawodowo się polityką nie zajmują i nie chcą zajmować, ale stanowią siłę Polski, taką siłę ulicy, to dopiero może nas poprowadzić do zwycięstwa. Ostatnie lata pokazały, że stricte projekty partyjne, mówię o stronie opozycyjnej, nie wygrywają. Projekty, w których jest siła, jest moc razem z ludźmi, którzy nie zajmują się polityką, wtedy taki projekt ma szansę na zwycięstwo. Ja głęboko w to wierzę. Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Europejskiej, Platforma Obywatelska, były minister zdrowia. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dziękuję, pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia. Do zobaczenia. Państwa. Dziękujemy bardzo. Już za chwilę Państwa gościem, tak jak obiecałam na samym początku naszego spotkania, będzie pan dr Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki terapii zakażeń. Sytuacja z koronawirusem bardzo trudna, to będziemy potwierdzać, mimo że wielu z Państwa się irytuje. Trudno, taki nasz obowiązek. Łącznie zakażonych w Polsce 61 762 osoby, 581 nowych przypadków wczoraj. To są dane z Ministerstwa Zdrowia. Przypomnę, 1955 ofiar łącznie, 4 nowe i wyleczonych ponad 42 tysiące osób, 522 tylko wczoraj. To są statystyki według wielu zastraszające, zatrważające, które mogą spowodować, że będzie nas czekał kolejny lockdown jesienią. O tym nieoficjalnie, jak już Państwu wspominałam, mówił wiceminister finansów. Są dwie opcje rozważane. Albo lockdown całkowity, tak jak mieliśmy do czynienia wczesną wiosną, albo lockdown racjonalny. Teraz taką retorykę się stosuje. Miałby on polegać na wygaszaniu odpowiednich sektorów gospodarki, na przykład w powiązaniu z sytuacją epidemiczną właśnie. To są informacje płynące z Ministerstwa Finansów. Minister zdrowia, no cóż, na razie ministra zdrowia nie mamy, bo Państwo doskonale wiedzą, że Łukasz Szumowski złożył rezygnację w ubiegłym tygodniu. Nowy minister zdrowia jeszcze nie został zaprzysiężony, więc oczywiście na razie tylko możemy nieoficjalnie mówić, a właściwie... No tak, no nieoficjalnie mówić o tym, co nowy minister zdrowia ma zamiar z tym fantem zrobić. A rzeczywiście tych kłopotów na samym starcie będzie bardzo dużo. Już za chwilę z doktorem właśnie Pawłem Grzesiowskim będziemy rozmawiać o sytuacji zarówno ogólnej, jeżeli chodzi o dystans społeczny, ale przede wszystkim skupimy się na sytuacji w szkołach, bo przypomnę, w przyszłym tygodniu, 1 września, to Państwo pewnie doskonale pamiętają, uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. No i pytanie oczywiście, w jakiej kondycji i na jakich zasadach. Dyrektorzy szkół nawet teraz, na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, przyznają, że mają tylko no, niewiele wytycznych dotyczących tego, jak postępować, a cała odpowiedzialność zostaje zrzucona właśnie na nich. Wielu dyrektorów tej odpowiedzialności ponosić nie chce, bo tu już wchodzi w grę kwestia zdrowia i życia małych pacjentów. Wielu też twierdzi i przewiduje, że jeżeli dzieci pójdą do szkół, no wobec takich wytycznych, jakie mamy w tej chwili, no to tych zakażeń będzie diametralnie z każdym dniem coraz więcej. Sytuacja bardzo trudna. No oczywiście czekamy, być może nowy minister zdrowia, jeszcze nie zaprzysiężony, ale miejmy nadzieję, że w tym tygodniu to już nastąpi, lub też minister edukacji Dariusz Piątkowski. Wreszcie te wytyczne będą mogli sprecyzować tak, żeby dyrektorzy szkół bezpiecznie i spokojnie mogli rozpocząć pracę. Na razie jednak Dariusz Piątkowski, to Państwo pewnie też doskonale wiedzą i słyszeli tę wypowiedź, stwierdził, że jeżeli my możemy chodzić no na przykład na zakupy do hipermarketów, supermarketów czy dyskontów, no to dlaczego dzieci nie mogą pójść do szkoły? Tak, tak, dokładnie takie słowa padły. Ja od razu sobie pomyślałam, że 8 godzin, tak jak to dzieci siedzą w szkole, my nie siedzimy jednak w dużych sklepach, w związku z tym sytuacja jest no, nieporównywalna, delikatnie mówiąc. Politycy opozycji przez cały czas apelują zarówno do Ministerstwa Zdrowia, jak i do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby te wytyczne koronawirusowe były zdecydowanie bardziej precyzyjne, tak żebyśmy my jako rodzice i oczywiście dyrektorzy szkół mogli być spokojni i z czystym sumieniem posłać dzieci do szkół. W tej chwili przypomnimy jeszcze wypowiedź pana doktora Krzysztofa Simona, który mówił o tym, że często jesteśmy dość niefrasobliwi, jeżeli chodzi o podejście do koronawirusa.
uczulam na tą taką, takie społeczne, proszę Państwa, no, szacunek do innych osób i nie demonstrować takiej arogancji, jak niektórzy przedstawiciele władzy z jednego dnia zarządzili, że używamy masek, myjemy rąga, drugiego oglądamy, w ogóle lekceważą i chodzą bez masek. No a początkowo mówią, że maski są w ogóle nieskuteczne. No panie doktorze, więc też trudno się dziwić ludziom, że no, też no, trochę nie wiedzą, co mają w tej sytuacji robić, bo... Przepraszam bardzo, jeśli było nieliczne przypadki, pani redaktor, to mówiliśmy, że maski nie mają sensu. Jeśli by skala działać masowa i 500-600 zachorowań dziennie, było wiadomo, że trzeba zrobić wzory koreańskie, japońskie i tam, gdzie ta była epidemia, wprowadzić maski. Maska działa tylko wtedy, jeśli używa pani ja. Natomiast jak jedna osoba, to przestaje funkcjonować. I trzeba sobie zdawać sprawę, jak ktoś nie chce nosić, ma 70 lat i ma choroby, bardzo proszę, ale niech spisze wcześniej testament, bo tym się to skończy. Nikt nic lepszego w świecie od kilkudziesięciu lat nie wymyślał jako coś szczepienia. Plus oczywiście maski, czystość, ten dystans socjalny i tak dalej, do czego nawołuje ministerstwo. I to jest bardzo słuszne. Ja sobie zdaję sprawę, że młodzi ludzie, czy w wieku takim średnim, w ogóle przechorują to banalnie, jak większość tych górników, prawda, w ogóle nie wiedząc, nie mają świadomości, że są zakażeni. Ale oni są niebezpieczni dla tych, dla których to może być niebezpieczne, czyli ludzi chorujących na coś dodatkowego, specjalnie układu krążenia oddechowego, choroby układu krążenia oddechowego, na nowotwory, na marskość wątroby, na cukrzycę. To są niebezpieczni, mają rodziców, mają dziadków i przy kontakcie z tymi zakażą tam te osoby. Nie można być takim egocentrykiem, mnie to nie zaszkodzi, co nie opowiadają, maski nie będę nosił. Ja to widzę, większość obywateli nosi, dostosowuje się, ale młodzież gwiżdże, bo ona nie zachoruje. Państwo, niestety niezbyt kulturalny, szczególnie jeden z panów lub pani, bo oczywiście anonim, zapytał, dlaczego ciągle zapraszam tych samych ekspertów, którzy sieją panikę. No drodzy państwo, wydaje mi się jednak, że nie jest to sianie paniki, to jest uczulanie i uczenie ostrożności. To po pierwsze. Teraz, tak jak obiecałam państwu, doktor Paweł Grzesiowski, już z nami, ekspert profilaktyki i terapii zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP. Dzień dobry panie doktorze, witam. Witam, dzień dobry panie i pani, dzień dobry państwu. Czy sieje pan panikę? Bo o to pytają niektórzy nasi widzowie. Myślę, że pytają ci, a właściwie formułują wręcz takie zarzuty ci, którzy nie wierzą w pandemię. Dla nich każde słowo w tej chwili na temat wirusa i pandemii jest równoznaczne z sianiem paniki. Myślę, że nie siejemy paniki, tylko staramy się informować, wyjaśniać, tłumaczyć, ostrzegać. To jest nasza rola. Ja sobie nie wyobrażam, żebym milczał w momencie, kiedy codziennie umiera kilkadziesiąt czy kilkanaście osób z powodu nowej choroby, której zresztą do końca jeszcze nie poznaliśmy. Panie doktorze, ja chciałabym pana zapytać przede wszystkim o sytuację przedszkolną, przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo to jest coś, co sen z powiek, no mnie jako mamie też, ale wielu innym rodzicom ściąga, mówiąc nieładnie. Jak pan ocenia zachowanie zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwa Zdrowia właśnie na tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego? Bo dyrektorzy narzekają, że są tylko jakieś pojedyncze, niezbyt precyzyjne jakieś sugestie czy wytyczne. Natomiast oni tak naprawdę zupełnie nie wiedzą, co robić, a my jako rodzice nie wiemy, czy bezpiecznie możemy posłać nasze dzieci do szkół. Jak pan sądzi? Niestety muszę powiedzieć, że ja nie chcę oceniać, ale jeżeli miałbym skomentować to, co się dzieje, to uważam, że jest to po prostu gigantyczne zaniedbanie. Dyskusja na temat rozpoczynania nauki powinna zacząć się w czerwcu, kiedy nauka się kończyła, a właściwie kiedy kończył się ten nietypowy rok szkolny, w większości prowadzony przecież online. I o ile mogliśmy w czerwcu spokojnie, czy w lipcu przygotowywać się do września, o tyle w tej chwili właściwie mamy tydzień do rozpoczęcia szkoły i ten czas na rozpoczęcie jakichkolwiek działań już moim zdaniem jest opóźniony. Nie rozumiem, dlaczego nie powołano grupy ekspertów, którzy by przeanalizowali wszystkie opcje, przede wszystkim posiadając dane na temat szkół w Polsce, bo wystarczy zobaczyć na chociażby wpisy na jednym z forów internetowych, jak ogromne są różnice między szkołami. W jednej szkole jest 100, powiedzmy, czy 150 dzieci, w innej jest 1000 dzieci i warunki w tej szkole są takie, że uniemożliwiają jakiekolwiek dystansowania. Więc tworzenie jakichś jednolitych wskazań, nie uwzględniając tego, co się dzieje w poszczególnych placówkach, jest niemożliwe. Dlatego powinny powstać ogólne zasady, bardzo
racjonalne, oparte na konkretnych kryteriach, a następnie każda szkoła powinna odnieść się do tego, czy jest w stanie sprostać tym właśnie wytycznym, ponieważ no, mamy na przykład takie szkoły, gdzie jest całe piętro i jedna toaleta. Jak zrobić w takiej szkole jakikolwiek rozdział, albo jest jeden korytarz, wszystkie dzieci wychodzą na przerwę. Tu dystansowania nie będzie. No właśnie, panie doktorze, tylko że no, nie mamy czasu na wypracowanie tych wytycznych. Sam pan powiedział, że jest to opóźnione działanie, delikatnie mówiąc. My jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy bez wytycznych i one prawdopodobnie przez najbliższy tydzień nie powstaną. W związku z tym pytanie i prosta odpowiedź, proszę pana. Czy my bezpiecznie posyłamy dzieci do szkoły w tej sytuacji 1 września, czy nie? Powiem tak, gdybym ja dziś miał podjąć decyzję, podjąłbym decyzję o opóźnieniu rozpoczęcia roku szkolnego co najmniej o 10 dni, po to, żeby po pierwsze dać czas dzieciom na wychorowanie tych infekcji, które przywiozły z wakacji, bo przecież pamiętajmy, że część dzieci wraca z wakacji, wróci dopiero w piątek czy w sobotę. Część tych dzieci bierze udział w wyjazdach grupowych i zawsze tak było w poprzednich latach, że początek września sporo dzieci chorowało. W tej chwili te dzieci będą również podejrzane o COVID. W związku z tym moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem wiele wskazuje na to, że rozpoczęcie roku można byłoby przesunąć o 10-14 dni, żeby ten czas właśnie na wychorowanie w domu był. Po drugie, ten czas można by wykorzystać na bardzo szybkie i skuteczne opracowanie no jakby zaleceń dla każdej szkoły podkreślam, a nie jakichś ogólników, które każdy dyrektor musi teraz przepracować sam tak naprawdę, bo nie ma ekspertów, którzy by doradzali w każdej szkole. Po trzecie, powinny powstać moim zdaniem jednak mapy Polski z uwzględnieniem powiatów czerwonych, żółtych i tych tak zwanych powiatów alarmowych, czyli te, które mogą w każdej chwili stać się żółte lub czerwone, ponieważ w tych powiatach powinniśmy nieco inaczej podejść do otwarcia szkół. Może właśnie tam powinniśmy od razu uczyć hybrydowo, czyli część dzieci w szkole, część dzieci w domu. Nie zagrażać liczby dzieci w tych szkołach, w tych regionach, gdzie już mamy do czynienia z dużą ilością zakażeń. Panie doktorze, a jeśli chodzi o to, jak my możemy z naszej perspektywy, z naszej strony jako rodziców przygotować dzieci do pójścia do szkoły, bo no wiadomo, że 15 czy 16 latek jest już na tyle w cudzysłowie ogarnięty, że mniej więcej wie jak postępować, ale mamy 7, 8, 9-latki. Co takim dzieciom i w jaki sposób przekazać, żeby one naprawdę były ostrożne? Czy przede wszystkim czego te nasze dzieci powinny być nauczone przed pójściem do szkoły teraz, w tej sytuacji? Moim zdaniem dzieci doskonale rozumieją wiele spraw, które się dzieją wokół. Nie doceniamy często ich świadomości. One naprawdę śledzą to, co się dzieje, słuchają i wyciągają też wnioski. Wystarczy je ukierunkować. Moim zdaniem wiele dzieci, nawet z młodszych grup wiekowych, jest w stanie już w tej chwili świadomie myć ręce, świadomie. Ja mam 10-letniego syna, który bez problemu zakłada maskę wchodząc do sklepu i nie robi z tego żadnej tragedii, rozumie problem, rozumie potrzebę. W związku z tym myślę, że powinniśmy już od pierwszych klas dyskutować o tym, czy dzieci mogą w tych momentach najbardziej zatłoczenia, takiego momentu, gdzie nie można utrzymać dystansu, jednak chronić nos i usta. Natomiast oczywiście to nie jest też tak, że my możemy założyć maski na 8 godzin dzieciom w szkole non-stop. To jest moim zdaniem ogromny problem. Powinniśmy jednak w salach zajęć maski zdejmować. Wówczas dzieci powinny mieć ten dystans 2 metrów, ale to oczywiście warunkuje, że w klasie nie może być tyle dzieci, co normalnie, bo przecież nie ma takiej powierzchni sal, które by pozwoliły na rozstawienie ławek tak szeroko. W związku z tym musielibyśmy spowodować zmniejszenie dzieci w klasach, co warunkuje moim zdaniem właśnie uczenie hybrydowe, czyli połowa klasy chodzi na zajęcia do szkoły, połowa siedzi w domu i po 2 tygodniach jest zmiana. Te dzieci, które siedziały w domu, przychodzą do szkoły, a te, które były w szkole, zostają na nauczaniu online. Panie doktorze, to teraz trochę tak bardziej ogólnie. Pan premier tuż przed wyborami prezydenckimi tak naprawdę odwołał pandemię, mówił, że sytuacja jest opanowana, że wirus jest w odwrocie. Tymczasem kilka dni temu mieliśmy 903 przypadki zachorowań, zakażeń. Czy pan jest zaskoczony tym, że te statystyki tak bardzo rosną i one są wypadkową tego, że robi się więcej testów, czy wypadkową tego, że kompletnie poluzowaliśmy?
Nie jestem zaskoczony. Mówiliśmy o tym jeszcze w maju, że największą tragedią, że tak powiem, walki z epidemią w Polsce jest właśnie organizowanie wyborów. I nie dlatego, że ludzie zarażą się idąc do urn, tylko właśnie dlatego, że będzie mnóstwo spotkań przedwyborczych, że będzie kampania i że będzie przede wszystkim odwrócenie uwagi. Pamiętajmy, ludzie byli skupieni w kwietniu, w marcu na epidemii, byli bardzo zdyscyplinowani, a później ogłoszono koniec epidemii, znaczy, no może nie koniec, ale powiedzmy zwycięstwo nad wirusem. Jeżeli tego rodzaju komunikacja jest przekazywana, no to ludzie po prostu się rozprężyli i dziś mamy ogromny problem z powrotem do tego powiedzmy nasłuchiwania i dyscypliny, które były w marcu i w kwietniu. I bardzo szkoda, dlatego że to, że mamy w tej chwili mnóstwo zakażeń, wynika przede wszystkim z braku zarządzania epidemią na poziomie lokalnym. Zostały zdjęte, jak wiemy, w czerwcu ostatnie obostrzenia i nic nie zastąpiło tych obostrzeń. I teraz mamy taką sytuację, jaką mamy, czyli mamy powiaty czerwone, żółte, w których mamy dużo zakażeń i ludzie z tych regionów przejeżdżają do innych regionów, przenoszą zakażenia i to w tej chwili niestety pokazuje, że scenariusz marcowy może się użyć, ale nie z Polski, tylko z Włoch. Mhm. Pan jest zwolennikiem całkowitego lockdownu, gdyby sytuacja się rzeczywiście na jesieni bardzo mocno pogorszyła? Nie jestem zwolennikiem całkowitego lockdownu, dlatego że to nie ma sensu. Już dziś wiemy, że wirus nie atakuje wszystkich powiatów w Polsce w równym stopniu. Natomiast jestem zwolennikiem restrykcyjnych mini lockdownów w tych powiatach, gdzie, no powiedzmy, mamy kolor czerwony, czyli jest strefa dużego zagrożenia. Uważam, że dwutygodniowy obowiązek pozostawania w domu, poza jechaniem do pracy, czy poza podstawowymi najważniejszymi obowiązkami, powinien być przywracany właśnie w tych strefach czerwonych. Tam nie powinno być absolutnie żadnych wesel, żadnych imprez masowych, a w tej chwili ta sytuacja wygląda inaczej. Można zrobić wesele na 50 osób, czy imprezę rodzinną. Ja uważam, że w momencie, kiedy jesteśmy w strefie czerwonej, to powinniśmy maksymalnie ograniczać kontakty międzyludzkie do tych, które są niezbędne. Także dwa tygodnie takiej kwarantanny moim zdaniem jest w stanie wygasić ogniska epidemiczne, które się szerzą właśnie przy przypadkowych kontaktach. Ostatnio szef Światowej Organizacji Zdrowia powiedział, że ta pandemia będzie trwać jeszcze 2 lata. Przesadził, czy rzeczywiście jesteśmy aż w tak złej sytuacji? Ja myślę, że ten termin jest nieprzypadkowy, dlatego że nawet jeśli pojawią się szczepionki, bo tylko one mogą powstrzymać moim zdaniem wirusa, to proces szczepienia i nabywania odporności, produkcji szczepionek w odpowiedniej ilości zajmie nam na pewno co najmniej rok. A w tej chwili, pamiętajmy, nie mamy jeszcze żadnej szczepionki zarejestrowanej i no, nie wygląda na to, żebyśmy przed wiosną mieli jakiekolwiek preparaty dostępne na świecie w masowej ilości. A więc musimy się przygotować co najmniej, moim zdaniem, na 2 sezony i zgadzam się tutaj z dyrektorem WHO, że lepiej być właśnie uprzedzonym o tym, że to nie jest krótki dystans, że to jest długa walka, długi dystans, że nie wystarczy schować się na 2 tygodnie i uznać, że wirus jest pokonany. To jest absolutnie długodystansowa sytuacja, do której musimy się przyzwyczaić, ale co nie znaczy, że mamy przez 2 lata paraliżować całkowicie gospodarkę światową. To jest zupełnie niepotrzebne, jeżeli będziemy nosić maseczki, zachowywać dystans i dezynfekować ręce, to możemy w bardzo wielu obszarach normalnie funkcjonować. Panie doktorze, wielu zadaje sobie pytanie, czy cokolwiek w tej sytuacji może nam pomóc szczepionka na grypę, tą grypę sezonową. Za chwilę wiemy, prawdopodobnie pod koniec września już te szczepionki się pojawią. Pewnie ta wyszczepialność, miejmy nadzieję, będzie wyższa niż do tej pory, bo to chyba około 2% polskiej populacji tylko szczepiło się na grypę. Czy to cokolwiek może pomóc w walce z koronawirusem, czy absolutnie nie? Może bardzo pomóc szczepionka przeciwko grypie w walce z dużą liczbą pacjentów z objawami infekcji, dlatego że oczywiście szczepionka przeciwko koronawirusowi nie ma specyficznych działań przeciwko grypie i odwrotnie. Szczepionka przeciwko grypie nie będzie miała specyficznych skutków przeciwko COVID-owi, ale
jeżeli mamy po pierwsze pacjenta, który ma grypę, to on niestety może mieć również równocześnie zakażenie covidowe i takich pacjentów opisano i ich przebiegi były bardzo poważne. Po drugie, jeżeli będziemy mniej pacjentów obserwować i mieć w poradniach i w szpitalach z grypą, to będzie generalnie znacznie łatwiej walczyć z COVID-em, ponieważ nie będzie tłoku, nie będzie masowych wycieczek do lekarzy, nie będą ludzie ustawiali się w kolejkach, żeby być przyjętym, bo po prostu nie będą chorowali na grypę albo będą chorowali rzadziej. Są takie miejsca, gdzie szczepienia przeciwko grypie są szczególnie ważne, bo mieliśmy przecież w poprzednich sezonach również ogniska epidemiczne grypy. Mówię tutaj o szpitalach, o personelu medycznym, mówię tu o pracownikach domów opieki. Tam te szczepienia powinny być w tej chwili maksymalnie powszechne. To samo dotyczy farmaceutów czy techników farmacji. Z tego co wiemy, w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia będzie już finansował szczepienia dla pracowników placówek medycznych. Wiemy, że zaczęły być już tego rodzaju komunikaty przesyłane do szpitali. Będzie można uzyskać refundację szczepienia pracownika medycznego, jeżeli tylko szpital takich ludzi zaszczepi. Panie doktorze, a czego pan się spodziewa w placówkach medycznych, w przychodniach, w szpitalach jesienią właśnie? Bo no teraz każda infekcja to będzie podejrzenie koronawirusa. W związku z tym dyrektorzy tych placówek mówią, że to będzie po prostu absolutny paraliż. Zgadza się. Jeżeli nie spróbujemy opracować ścieżek dla konkretnych pacjentów, to rzeczywiście będzie to paraliż, dlatego że zawsze tak to wyglądało. Od mniej więcej października, listopada szturm na lekarzy rodzinnych był ogromny. Mnóstwo ludzi również przychodzi na szpitalne oddziały ratunkowe czy do ich przyjęć, mając po prostu objawy gorączkowe, kaszląc, mając duszność. Jeżeli nie uda nam się spowodować, że lekarze rodzinni będą mogli wykonywać czy zlecać testy covidowe, że pacjenci, którzy zostają w domach na izolacji domowej, będą mogli mieć wykonywane te testy bez przychodzenia do szpitali, to rzeczywiście czeka nas Armagedon, ponieważ nie będzie możliwości przyjęcia tych wszystkich pacjentów. Pamiętajmy, że grypę w Polsce i zakażenie grypopodobne przechodzi w ciągu sezonu od września do marca 4 miliony ludzi. To jest kilkadziesiąt tysięcy dziennie w całej Polsce ludzi, którzy będą poszukiwali pomocy lekarskiej. Musimy sobie zdawać sprawę ze skali zjawiska, bo inaczej po prostu system się całkowicie zablokuje. A pana zdaniem jest szansa na to, żebyśmy do jesieni zdążyli zorganizować taki system, który pozwoli na robienie testów na COVID w domu? Uważam, że jest taka szansa, tylko musimy mieć decyzyjny urząd, który to będzie koordynował. Musi być podsumowanie tego, co wydarzyło się od marca do lipca i na podstawie... Na razie w tym urzędzie panuje bezkrólewie. Bardzo się tym martwię, ale mam nadzieję, że ten okres zostanie szybko zakończony i będzie można działać. Ja myślę, że w tej chwili to, co nas najbardziej boli, to właśnie brak decyzji. Panie doktorze, to już na sam koniec. Jak my powinniśmy się zachować, widząc u siebie w tej chwili objawy jakiejś infekcji? Katar, kaszel, podwyższoną temperaturę. Czy my od razu mamy lecieć do lekarza, czy czekać, zostać w domu? Znaczy, co mamy robić? Bo ludzie naprawdę nie wiedzą. No, muszą pracować, muszą wychodzić do sklepu, gdziekolwiek. A przecież nie wszystkie infekcje są koronawirusem. Oczywiście, natomiast myślę, że w tej chwili musimy być bardzo czuli na punkcie koronawirusa z dwóch powodów. Po pierwsze, objawy tej choroby mogą być gwałtowne i uniemożliwiać normalne funkcjonowanie. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że możemy zarażać i myśmy dotychczas jakby mniej na to zwracali uwagę. Wiele osób chodziło do pracy z kaszlem, z katarem, z gorączką, uważając, że to jest taki dobry gest dla pracodawcy i taki etos, prawda, że człowiek idzie do pracy, mimo że jest chory. Dziś powinniśmy absolutnie o tym zapomnieć. Każde objawy infekcyjne powinny traktować jako powód pozostania w domu, tym bardziej, że możemy uzyskać telekonsultację od lekarza rodzinnego i musimy właściwie wychodząc z domu
ustawową poradę. Gdyby nasz stan zdrowia był poważniejszy, wówczas powinniśmy domagać się badania lekarskiego, najlepiej jednak w obrębie jeszcze medycyny rodzinnej. I jeżeli to badanie daje efekt taki, że jest niepokój o nasz stan zdrowia, powinniśmy być skierowani do ewentualnie do dalszej diagnostyki do szpitala. Natomiast musimy mieć świadomość, że dziś każdy objaw infekcji może być covidowy i to jest tak naprawdę bardzo ważne przesłanie, żebyśmy nie chodzili do pracy, nie zakażali innych osób, bo my możemy przejść chorobę łagodnie, a ktoś inny może zachorować ciężko. Na dodatek pamiętajmy, że maska nawet u osoby chorej zmniejsza emisję wirusa do środowiska, więc jeśli ktoś nawet kaszle, a musi, nie wiem, gdzieś przejść właśnie do przychodni czy do punktu pobrań, to po prostu musi założyć maskę, najlepiej chirurgiczną, bo ta maska w największym stopniu hamuje emisję wirusa do środowiska. Ostrożność, bo trudny czas przed nami. To jest to, co powinniśmy zachować przede wszystkim w tej chwili. Pan doktor Paweł Grzesiowski, panie doktorze, bardzo dziękuję za garść tych informacji i porad. Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki i terapii zakażeń. Bardzo dziękujemy, dużo zdrowia życzymy i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. To był temat związany z koronawirusem. Teraz informacje ze świata. Niedobre niestety. Dwa wybuchy bomb w centrum miasta Iolo na południowym zachodzie Filipin doprowadziły w poniedziałek dzisiaj do śmierci co najmniej 10 osób i obrażeń u 17. O zamach podejrzewana jest grupa Abu Saifa, mająca związki z państwem islamskim. Jak przekazał cytowany przez agencję informacyjną rzecznik lokalnych sił rządowych Rex Payot, to pierwszej eksplozji doszło w południe w centrum Iolo. Wybuch zniszczył m.in. zaparkowane przy ulicy wojskowe ciężarówki i pobliskie sklepy. Do drugiej eksplozji doszło około godziny później w pobliżu miejsca pierwszego wybuchu. To są te, no niestety, niedobre informacje z Filipin. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, będziemy Państwa informować, jeżeli ta sytuacja będzie się zmieniać. Jeśli nie dziś, to na pewno jutro w super raporcie, dlatego że powolutku zmierzamy już do końca naszego spotkania. Dziś spotkania pierwszego po długiej wakacyjnej przerwie, no ale oczywiście dziś do tego spotkania przygotował się także nasz niezawodny Adam Feder. Michał, zatrzymałam się na chwilę, bo właśnie nie wiedziałam, o czym dziś Adam Feder do Państwa będzie mówił, ale Michał Kozłowski, czyli wydawca tego programu, już mnie poinformował, że temat będzie o Wielkiej Polsce. Adam Feder, zapraszamy. Dzisiaj o Polsce od morza do morza, a właściwie to od oceanu do oceanu, od kontynentu do kontynentu, o Wielkiej Polsce, krótko mówiąc. Jest też zupełnie oczywiste, że Grodno powinno w przypadku rozpadu Białorusi trafić do Polski. PiS to wie, ale boi się powiedzieć. Zagaił temat naczelny pewnej prawicowej gazety. Teraz jeszcze Wojciech Cejrowski, podróżnik znany z tego, że chodzi bosą. Idziemy do osłabionej Cichanouskiej i mówimy, że możecie polski rząd poprzeć, ale dziękuję, to jest za mało. Dobry czas jest teraz, aby się dogadać, co będzie dalej. Zwrot ziem rdzennie polskich. Cejrowski to jest wielki stratek, ale ja mam plan jeszcze bardziej przebiegły. Kiedy już odbierzemy sobie to Grodno, to pójdziemy po Lwów, do Ukraińców, po Wilno, do Litwinów, jeszcze Pińsk, Tarnopol i tak dalej. Mińsk już mamy, to nie potrzebujemy, oddamy Putinowi, bo on nie ma i on się wtedy jeszcze bardziej ucieszy, ale to będzie tylko taka pułapka, o czym za chwilę, bo chcemy przecież Polski wielkiej. O takiej właśnie marzymy, a to byłaby Polska tylko niewiele większa, czyli ciągle taka średnia, a tego nie chcemy. Niektórzy mówią, okej, odbierzmy sobie to, co kiedyś było nasze, ale oddajmy Niemcom w takim razie Wrocław, Szczecin, Opole i tak dalej. I to jest absurd, ponieważ po pierwsze, Opole jest nam niezbędne, żeby Zenek miał gdzie śpiewać, więc tego nie oddamy, ale za to zabierzemy Niemcom Berlin i okolice, no bo to było przecież nasze, słowiańskie. Madagaskar oczywiście nasz, polski by był, gdyby Hitler nas nie najechał, więc to jest oczywiste, że Madagaskar powinien wrócić
wrócić do macierzy, ale jest tego więcej. Trochę kiedyś nasza Kurlandia, bo nam poddana, była w posiadaniu Tobago oraz kawałka Gambii, więc to my Polacy de facto byliśmy w posiadaniu Tobago oraz Gambii. Ktoś mógłby powiedzieć, że są to terytoria zamorskie, dalekie, więc aby przywrócić je do Polski matki, potrzebujemy floty, a nie mamy, bo jedna stępka pod jeden prom nie wystarczy. Taki prom, kiedy będzie, no bo go jeszcze nie ma, to nie popłynie równocześnie i do Tobago, i do Gambii, no bo to są jednak różne kierunki, a prom się przecież nie rozdwoi. I na to mam rozwiązanie. Tobago podbijemy promem, natomiast do Gambii udamy się pieszo. Przy okazji podbijemy Turcję, Egipt, Mauretanię i tak dalej. Tobago to doskonały punkt wypadowy do obu Ameryk. A z Kanady, no to już jest rzut beretem, można powiedzieć, do Rosji. W związku z tym, że kiedyś 2 lata siedzieliśmy na Kremlu, no to Moskwa też nam się należy, bo nam ją zabrali, czyli ukradli. Po drodze ogarniemy na szybko Chiny, Mongolię i tak dalej. I właśnie to będzie ten moment, w którym przechytrzymy Putina i on się wtedy przestanie cieszyć. Właśnie na tym polega błyskotliwość tego planu. Ja zwracam uwagę, że my idziemy dookoła świata. Putin się tego nie spodziewa. I tak go właśnie zaskoczymy i zwyciężymy. A jak już odbierzemy to, co nasze, polskie, na globie, to wtedy na spokojnie zajmiemy się dziedzictwem pana Twardowskiego. I będzie dobrze. Adam Feder, dziękujemy bardzo i dziękujemy Państwu. Kończymy dzisiejszy super raport. Oczywiście zapraszamy na jutro. Meldujemy się punktualnie o godzinie 9:00. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Ekspresu kłania się Państwu i do zobaczenia jutro. A dziś spokojnego i dobrego dnia. Dziękujemy.